Ja wolę dokument, dlatego że ja nie do końca wierzę w to, że my zbawiamy świat. To znaczy w ogóle w to nie wierzę, że filmowcy potrafią zbawić świat czy zmienić go. W Pietraszach jest parę osób szczęśliwych. Pani Krysia, bo mąż pracuje. Pani Alina, bo mąż pracuje. Pani Szczęsna, bo mąż pracuje. Pani Magda, bo mąż pracuje. Pan Adam, bo ma gospodarkę. U nas w Pietraszach to jest historia bardzo pozytywna, to znaczy rodzina, która się kocha i robi wszystko, żeby się wyrwać z biedy. Wszyscy się uczą, dzieciaki są takie małe. Później średnie rodzeństwo już tam liceum, ktoś tam już na studiach. Ojciec, który 200 km od domu, bo pracuje, żeby zdobyć pieniądze dla swojej rodziny. Matka zajmuje się sama i nagle najmłodszy 9-letni Karol pisze list ze swoim bratem i z jeszcze młodszą siostrą, z taką Patrycją w takich kićkach sepleniącą. Nazywam się Karol Karpiński. Chodzę do 3 klasy. W domu jest Paweł, Patrycja, Łukasz, Dorota, Ania i ja. Chcemy, żeby nam ktoś pomógł. Nie mamy na chleb i butów. Mama płakała, bo nie mamy co jeść. Ja nie chcę iść do domu dziecka. W telewizji ludzie pomagają wszystkim i my byśmy chcieli. Ja, Karol i Paweł Karpiński. Jak przyjechaliśmy, to widziałam, że on jest strasznie zdenerwowany. Więc nie graliśmy nic, zostaliśmy tam, żeby on się jakoś troszeczkę wyciszył i dopiero następnego dnia. I to był taki moment, trzeba wyczuć, kiedy jest ten moment szczerości u bohatera. To znaczy, kiedy jest ta potrzeba mówienia. A on miał w tym momencie właśnie szaloną potrzebę mówienia. I on opowiedział tak, że cała Polska zwariowała dla niego. To nie moi rodzice są winni, że u nas jest bieda. Bo tyle ludzi u nas nie pracuje i to nie jest nasza wina, tylko to jest wszystkich wina. Wszystko było uczciwe, prawdziwe, nieudawane, szczere. Przed czymś takim nikt się nie obroni. I patrząc właśnie w twarz takiego 9-latka, który ma oczy pełne łez jak sarna i opowiada o swojej mamie, no to nie wyobrażałam sobie sytuacji, że ludzie nie zareagują. Herkulesa poznałam, jak realizowałam taki film dokumentalny Akwarium. Krzysiu, tata nigdy na mnie była Herkules. Jak myślisz, dlaczego? Nie wiem. To było w takiej piwiarni, w której bezrobotni spotykali się zawsze po swojej nielegalnej pracy i tam był Sylwester. Piękne przeżycie i w trakcie realizacji tego filmu któregoś dnia do tej piwiarni wszedł chłopak i mężczyzna, z którym rozmawiałam, nagle pochylił się gwałtownie i schował się prawie pod stół. I spytał kumpla, wyszedł już? A mówi, wyszedł. I on z powrotem usiadł. Ja mówię, to pana sen? On mówi, tak. Ja mówię, dlaczego pan tak się zachował? Nie chcę, żebym mnie widział przy alkoholu. Przepity, bezrobotny i nagle wstydzi się swojego dziecka. I pomyślałam sobie, że coś musi być w tej historii, prawda? I wróciłam do tej rodziny i spytałam, czy mogłabym zrobić o nich film. Geno powiedział, ale co pokażesz? Ja mówię, no tak jak żyjecie. To znaczy, pokażę, że piję? Ja mówię, a nie pijesz? Ja mówię, no piję. Ja mówię, no to też pokażę. A co ty jest po tym synku? Że przyniósł dwa kible winkla? Co on przyniósł? Dwa kible winkla. Stoją przed klatką. Tu koło rowera. Nie musimy... Kto mu kozł? Żaden mu nie kozł, ale on też jest stara urodzina.
żeby ty się nie przepracował, żeby ja nie musiała iść. Co ty myślisz? On też o ciebie dbał. Odej mu najpierw pieniądze, kurwa, te co bierzesz od niego. Wszystkie dzieci tu zapierdalają, żeby było w duma. Nie tylko... Co? Co? Kto zapierdala? Herkules! Krzyś! Nie wiem, czy nie wrócę do tego tematu, dlatego że mama Herkulesa umarła. Ja byłam na pogrzebie. I Geno wtedy dał na pół litra ekipie. Ona była skremowana. I przesypali część prochów do takiej błękitnej cukierniczki. Bo nie miał urny, nie miał tego, do takiej błękitnej cukierniczki. I Geno do mnie podszedł i mówi tak, zobacz, odsypałem sobie trochę bachy, zabiorę do domu. Postawię na segmencie, to bacha będzie ze mną. Jak byłam na zdjęciach w Bytomiu i realizowałam tam jakiś reportaż, to trochę chodziłam po dzielnicy i nagle zobaczyłam taką zbitą z desek z jakimiś dywanami, taką budkę i tam były dzieci w środku, które spały. No jak to zobaczyłam, to już wiedziałam, że będę drążyć ten temat, w sensie, że będę chciała się temu przyjrzeć. Udało mi się jakoś zaprzyjaźnić z tymi dziećmi. No i tak powstał ten film, a później na bazie tego filmu powstał już film dokumentalny Bracia, bo wróciłam do bohaterów z tej grupy. A mój brat jest dziwny. Nie mam zamiaru z nim kontaktu trzymać. Dalej idź pan. Ze Świrową. Nawet nożem mnie atakował. On już uwolnięty jest. Tak się trzymałem cały czas z nim. Od tego czasu. A później cię z nożem ganiał. W konia mnie robił. Nie zgadzam się na świat, w którym żyją moi bohaterowie. To była pierwsza część. I właśnie w tym filmie pojawili się bracia bliźniacy, którzy kierowali całą grupą bezdomnych dzieci. Oni wyznaczali jakby granice dobro, zło, zasady. I chyba po 6 latach miałam znowu kontakt z tymi braćmi. Okazało się, że oni są w takim momencie swojego życia, kiedy wszystko może się wydarzyć. W sensie może spaść albo może odbić się od tego dna. Jeden z nich się zakochał, drugi zabił. Czyli historia, miłość i śmierć. Co wyjdziesz stąd i co? W Bytomiu zostaniesz? Kurwa, jakaś wyjadę. Za granicę? Dziewczynę znaleźć i wyjechać. No mam, czekam na list, kurwa. Pisze mi, że będzie czekać. Kurwa, no chyba jak to będzie. Znaczy pisałem jej, jakby mi więcej dostał taki wyrok, czy by czekałem. Pisała, że ja nie. A się okaże, że więcej, no to chuj. Zawsze po połowie kar można wyjść, nie? Ta dobra nadzieja, nie? Bardzo chciałam, żeby temu, który spotkał Patrycję, żeby się udało. Tak potwornie trzymałam kciuki, żeby to się skończyło happy endem. Nie skończyło się. I chyba wtedy byłam najbardziej rozczarowana po zdjęciach. Byłam potwornie rozczarowana, bo tyle wysiłku włożyła ta Patrycja w budowanie tego uczucia. Tyle ją to kosztowało, żeby być przy nim, czekać na niego, nie zostawić go, wierzyć w niego, a on to zniszczył w ciągu 3 dni, a ona poświęciła 4 lata. I to był taki moment, kiedy nie potrafiłam ukryć rozczarowania. Pierwszy raz w stosunku do moich bohaterów ocenzurowałam ich postępowanie, to znaczy wypisałam im jakby opinię, a nie powinnam. No nie umiem na to odpowiedzieć, czy jestem ofiarą, czy katem. Nie wiem, po prostu nie wiem. To tak naprawdę to jest film o tym, jak rodzi się zło.
I na miejscu chłopca mógł być każdy z nas. Na miejscu pedofila pewnie też wielu z nas, w sensie krzywdy, której doznał, która spowodowała, że jest taki, a nie inny, że bierze odwet na innych, że powiela to zło. Czyli okoliczności, które ukształtowały tych ludzi. Gdy miałem 3 latkę, zaadoptowała mnie rodzina w wieku już 50 lat. Ojciec był naprawdę wyjątkowym. To, co praktycznie zapragłem, to miałem. Chciałem narty? Miałem. Chciałem kolejkę taką tam na torach? Miałem. Chciałem usiąść za kierownicę? Usiadłem. Prowadzić? Prowadziłem, ale z nim. Gdy mama zmarła, ojciec zmienił się. Bo matki, siostra to jest jeńca. Ja wiedziałam, że jak odnajdę chłopca, to będę miała kontakt z chłopcem niesamowicie poharatanym wewnętrznie. Jemu nikt nie pomógł, wszyscy go skrzywdzili, żadna instytucja nie dała mu niczego, co by pozwoliło mu się podnieść. I on nie zamknął tej historii. Nagle zjawia się jakaś tam kobieta i mówi: dzień dobry, a teraz porozmawiajmy, tak? No ja bym zamknęła drzwi, natychmiast. Ja to jest, no, z tym pedofilem jestem powiązany przecież już, no, praktycznie 9 lat. No jak przyjeżdżam na przepustki, no to czasami widuję tego pedofila, przechodzi mi nieraz obok siebie, nieraz to on przejdzie na drugą stronę, żeby ominąć mnie. No i nic po prostu, on nic do mnie nie mówi, ja do niego po prostu. Jakby przechodzimy teraz obok siebie, przechodzimy jakby nigdy nic. Po prostu tak, no że nawet nieraz to się nawet nie spojrzy. Wiedziałam, że nie zrobię filmu bez drugiej strony. Nie interesowała mnie historia jednego bohatera, dlatego że oni są nierozerwalnie związani. Jeden bez drugiego nie funkcjonuje w tej historii, prawda? Nie będzie pełnego obrazu. Ja bardzo lubię takie tematy, które nie są jednoznaczne, bo one zmuszają do myślenia. Poza tym taki niejednoznaczny bohater chyba jest najbliżej widza, bo nie jest taki dookreślony. Łatwo w nim znaleźć parę własnych cech, i ta sytuacja się rozciąga na wiele potencjalnych historii.